Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Ostatnio dostałem od was kilka zapytań na temat kompanii graczy. Na czym ogólnie polega to? A więc już służę wam wyjaśnieniem. Kompania graczy to jest taki program partnerski od Cenegi, gdzie kupując gry z ich wydawnictwa, w środku możemy znaleźć taki kodzik, który możemy zamienić na naszym koncie na punkty, a punkty po prostu na nagrody, jak ostatnio widzieliście na moim filmiku, jak steelbooki, preorder paki, są traki, różne torby, nie torby, bryloczki, jak na przykład tutaj na głównej stronie możemy zobaczyć z Mafii 2, naklejki z GTA 5. Po prostu kupując gry, to nam zdobywamy punkty, zdobywając punkty wymieniamy je na nagrody, które zdobywamy po prostu dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wstąpić do kompanii? Trzeba nacisnąć przycisk wstąp do kompanii. Podać swój wiek. Oraz przejść dalej. Wypełnić tutaj wszystkie formularze. Oczywiście tutaj wszystkie dane są wymagane, ponieważ oni muszą wiedzieć, gdzie wysłać wam waszą paczuszkę z gadżetami. Oraz na końcu musimy zarejestrować grę. Ja już się tutaj zaloguję. I tak, jeżeli nie wiecie, jaką grę możecie zarejestrować w kompanii graczy, nie, można to bardzo prosto sprawdzić, jakie gry są tam dostępne do rejestracji na stronie. Klikając tutaj w prawym górnym rogu przycisk punktacja, znajdziemy tutaj całą listę gier, jakie możemy tutaj, z których możemy dostać punkty, oraz ilość punktów, jaką dostaniemy za dany tytuł akurat. I są dwa rodzaje tak jakby zdobywania punktów. Możemy albo zdobyć punkty poprzez kodzik umieszczony w pudełku gry na tyle instrukcji, albo na oddzielnej karteczce. A jeżeli nie mamy takiego kodziku, a mamy paragon od gry i gra jest na liście dostępnej tutaj, to wystarczy, że zrobimy skan paragonu lub zdjęcie paragonu oraz wyślemy go tutaj na mail kompania@graczy.com, wpisując oczywiście też swój login, tam imię, nazwisko, adres. A kompania graczy odsyła nam gotowy kodzik, tak jakbyśmy znaleźli w pudełku, który możemy zarejestrować tutaj pod rejestracją gier. Ja aktualnie, jak widzicie, mam już tu trochę gier zarejestrowanych już i dzięki temu odebrałem już moje nagrody. I tak, jedną z rzeczy, którą też trzeba zauważyć, ilość punktów jest zależna na przykład od edycji. Jak na przykład tutaj możecie zauważyć Red Dead Redemption, premierowa wersja na PlayStation 3 posiada 120 punktów, a już edycja GOTY 340, więc też nie patrzcie na to, że nakupujecie sobie gier Cenegi na przykład z jakiejś tańszej serii i dostaniecie dużo punktów. Nie, to tak nie działa. Przykładowo z tej pomarańczowej edycji klasyki gry są po 30 punktów. Chyba niektóre są za trochę więcej, ale ogólnie z kolekcji pomarańczowej klasyki jest bardzo mało punktów, więc się za bardzo nie napalajcie. I tak, po procesie rejestracji, dodania punktów i gdy już wszystkie ogólnie pola wypełnimy z adresem, możemy przejść do katalogu nagród, najważniejszej rzeczy w kompanii graczy. Tutaj mamy podzielone na różne kategorie nagrody. Oczywiście na początku wejdziemy sobie w nowości. I tak, jak wybrać ogólnie nagrody, żeby do nas przyszła? Wystarczy wybrać tutaj, nacisnąć na przycisk wybierz. Tutaj mamy informację, ile zostało sztuk, ile kosztuje punktów takie coś, co chcemy wybrać, co to jest i krótki opis. Tutaj też zauważymy koszt wysyłki kurierem 12,99. Można też wysłać, mogło też to wysłać do nas pocztą polską, lecz trzeba to do nich napisać. I tak, gry wysyłają co środę. Chyba że to są jakieś tam nagrody, to inaczej się ima. I jeżeli na przykład zamówimy coś w poniedziałek i chcemy coś domówić, no to wystarczy, że we wtorek sobie ten domówimy i wszystko do środy, co tam naklikaliśmy, nam się zsumuje i nam to wyślą. Oczywiście koszt wysyłki 12,99 może się zmienić, jak nabierzemy tych różnych nagród więcej. Ja na przykład za tą moją paczkę, którą widzieliście ostatnio, zapłaciłem 15 zł. Oni wyślą, kompania graczy wyśle wam maila z tym, jaki będzie ogólnie koszt wysyłki za waszą paczkę, więc nie musicie się martwić, że zaskoczy was bardzo wysoki koszt wysyłki. I myślę, że to tak naprawdę tyle. Kompania graczy naprawdę nie jest skomplikowana, wystarczy, że zarejestrujecie się, dodacie swoją pierwszą grę,
a później wszystkie inne tam jakie macie. Jeżeli nie macie kodziku w środku pudełka, to wystarczy, że zrobicie zdjęcie sk lub skan paragonu i im wyślecie, oni wam zwrócą to w formie kodziku, który wymieniacie na punkty, punkty wymieniacie na nagrody. No i nagrody oni do was wysyłają, wy się nimi cieszycie. Have a fun, have a nice day. Myślę, że przybliżyłem wam stuprocentowo ten temat, bo to jest naprawdę prostsze niż mogłoby się wydawać. Jeżeli podobał wam się materiał, nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz zostawić komentarza. Jeżeli coś nie domówiłem albo wam się nie podoba, też nie zapomnijcie zostawić komentarza czy łapki w dół, bo pamiętajcie, każda ocena buduje nasz kanał. To wy pomagacie nam go rozwijać. Ja się z wami żegnam i dziękuję wam bardzo za uwagę. Miłego zdobywania punktów oraz nagród. Hej, hej, hej!